Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym materiale pokażę Wam, jak prawidłowo wykonać serwis powłoki ceramicznej. Na tym samochodzie powłoka ceramiczna ma prawie 2 lata, także jest to test długodystansowy. Zobaczymy jej działanie bez oczyszczenia lakieru oraz jej działanie hydrofobowe po wykonaniu serwisu, czyli po tak naprawdę odkamienianiu. Jest to najważniejszy proces dekontaminacji lakieru w przypadku powłoki ceramicznej i zobaczycie, jaki ma on wpływ na odetkanie się samej powłoki i nadania hydrofobowości. Także zapraszam na materiał, żebyście mogli zrobić to prawidłowo, samodzielnie. Słuchajcie, samochód mamy już umyty. Jeżeli chodzi o prawidłowe mycie detailingowe, możecie to zobaczyć na jednym z naszych poprzednich filmów. Natomiast tutaj wykonaliśmy w połowie serwis ceramiki. Niektórzy mylnie myślą, że hydrofobowość, czyli właśnie efekt kropelkowania się wody na lakierze, jest oznaką dobrze działającej powłoki ceramicznej. I po części jest to prawda, natomiast ten efekt on słabnie z czasem i wynika to z kilku powodów. Mianowicie z osadzania się zabrudzeń, zanieczyszczeń na naszym lakierze. Te zanieczyszczenia należy regularnie oczyszczać, usuwać z lakieru, po to, żeby móc właśnie osiągnąć jak najlepszy efekt zrzutu wody, efekt działania powłoki ceramicznej. I za chwilę zobaczycie porównanie, bo tą połowę samochodu mamy już za sobą, ta połowa jest po serwisie powłoki ceramicznej i chciałbym, żebyście zobaczyli efekt hydrofobowy właśnie po serwisie powłoki ceramicznej. Jest to bardzo ważne. Nie ma preparatu, który jest w stanie utrzymać hydrofobowość na cały czas jednym poziomie. Oczywiście z upływem kilometrów, no bo jak ktoś wrzuci samochód do garażu, no to wiadomo, że każdy produkt będzie na nim leżeć wiecznie. Natomiast przy normalnym użytkowanym samochodzie, normalnie jeżdżonym, wiadomo, że ten proces będzie gdzieś tam spadać. Natomiast i dlatego trzeba go regularnie powtarzać. Czyli jeszcze raz, ceramika nie oznacza hydro przez cały okres gwarancji powłoki bez serwisów, bez jego odświeżania. Odświeżenie to jest właśnie nic innego jak usunięcie tych osadów, co zostało wykonane tutaj na tej stronie. Oraz nałożyliśmy dedykowany top coat, który ma tą powłokę jeszcze bardziej zrewitalizować. I teraz przechodzimy do użycia Kerschera. Spłuczemy sobie tą stronę, żeby pokazać Wam efekt hydrofobowy. Ten samochód został zrobiony w połowie, czyli dach bez maski. Także na masce mamy po prostu lakier, który został umyty, szamponem dedykowanym również do powłok i efekt możecie zobaczyć teraz. No, efekt zrzutu wody na masce jest całkiem niezły, mimo wszystko posiada ona dużo grudek, dużo jakichś tam właśnie wtrąceń oraz kamienia, no ale mimo wszystko powłoka ceramiczna, która była, tak jak przypominam, prawie 2 lata temu, dokładnie w maju 2020, więc jest całkiem nieźle. Zobaczymy sobie z drugiej strony, bo tam jest troszeczkę gorzej. Mimo wszystko ten brud na dołu drzwi mocniej wjeżdża, więc na razie przechodzimy do panelów, które zostały po serwisie zrobione, także możecie zobaczyć i ocenić efekt i dlaczego warto i trzeba robić te serwisy. Zobaczcie, zrzut wody tutaj jest dokładnie taki sam, jak początkowo przy aplikacji powłoki ceramicznej. Ta co prawda miała mieć gwarancję 1,5 roku, była to taka podstawowa powłoka, natomiast utrzymała się całkiem w niezłej kondycji, ale to też dlatego, że samochód był garażowany, nie był jeżdżony jakoś nadmiernie dużo tutaj. Właścicielka jeździła tym samochodem do pracy, do sklepu, więc nie był to samochód flotowy, ani samochód dla firmy, więc nie robił jakichś znacznych przebiegów. Natomiast tutaj pokusiłem się o to, żeby zrobić serwis tylko na połowie bagażnika. Mam nadzieję, że uda się pokazać Wam ten efekt hydrofobowy po serwisie właśnie, gdzie z prawej jest zrobiony serwis, a z lewej nie. Zobaczmy, co wyszło. I zobaczcie, tutaj nam się robi tafla wody, lakier mimo ma swoją hydrofilowość tak naprawdę, czyli zrzuca wodę w całości, natomiast hydrofobowość, czyli powstawanie kropelek, są dopiero po tym serwisie. Za chwilę przejdziemy do samego serwisu, pokażę Wam, jak go wykonać. Chciałbym Wam pokazać jeszcze drugą stronę, która jest nieoczyszczona, także przejdę na drugą stronę i możecie zobaczyć, jak wygląda powłoka po 2 latach bez serwisu.
Możecie zobaczyć właśnie efekt działania powłoki ceramicznej bez serwisu. Lakier, tak jak wspomniałem, został tylko umyty, nie została tu użyta żadna chemia. Widać, że na tych wyższych partiach, gdzie mniej tego brudu dostaje się z drogi, jest troszeczkę lepiej. Tutaj jest taka dosyć mocna tafla wody, ale nie szkodzi. Generalnie dlaczego spryskuję auto? Nie tylko, żeby Wam zademonstrować działanie powłoki, ale również dlatego, żeby nałożyć sobie Iron Remover. Ja jestem zwolennikiem nakładania tego preparatu na mokry lakier, dlatego, że on się fajnie nam rozprowadzi, troszeczkę jego rozcieńczenie tak naprawdę nas nie boli. Oczywiście to jest moja metoda, możecie również to robić na sucho, poczekać aż iron zadziała, ale ja wolę sobie go nałożyć w ten sposób. Ok? Jeszcze na tą połowę bagażnika, która nie została robiona. I następnie zamiast poczekać, aż chemia zacznie działać samoistnie, ja akurat używam sobie rękawicy i gąbkuję sobie cały ten panel, całe te wszystkie powierzchnie, które zapsikaliśmy sobie właśnie Iron Removerem po to, żeby troszeczkę wspomóc działanie temu preparatowi. Wiadomo, siła chemiczna to jedno, ale siła mechaniczna po prostu nam to wszystko potęguje. Także przechodzimy do czyszczenia po prostu lakieru. Także jeszcze raz przypomnę, żeby to uściślić, że ten proces robimy po profesjonalnym umyciu samochodu metodą na dwa wiadra i przy pomocy szamponu. Teraz możecie sobie wyczuć, oczywiście nakładając ten preparat, on też daje fajną śliskość, możecie sobie wyczuć, czy są jakieś grudki na lakierze, to też jest bardzo ważne, dlatego że tych grudek nie chcemy, ich się musimy pozbyć. One zaburzają między innymi działanie powłoki, sprawiają, że ona się właśnie tafluje, także je usuwamy. W tym Iron Remover ma za zadanie właśnie usunąć opiłki metalu, natomiast za chwilę będziemy przechodzić do pozostałych możliwych zabrudzeń, jakie powstają na lakierze. Tutaj oczywiście w przypadku samochodów używanych, które dopiero będą polerowane, użylibyśmy glinki, natomiast tutaj nie chcemy wysokiej agresywności, jako że jest zabezpieczony powłoką ten samochód, no to wiadomo, że te zabrudzenia nie są tak bardzo wbite, nie penetrują tak bardzo tego lakieru, więc ich usunięcie wystarczy tak naprawdę, tak jak mówię, rękawica i po prostu przetarcie razem z chemią. Chemia już zrobi tak naprawdę główną robotę. Iron Remover już wstępnie nam zdążył usunąć większość zanieczyszczeń. Gąbka troszeczkę wspomogła ten proces. Teraz przechodzimy do spłukiwania całego tego preparatu. Mamy preparat spłukany i jak możecie zobaczyć, on troszeczkę nam zaburzył działanie hydrofilowe, nie ma tego zrzutu wody, ale totalnie się tym nie przejmujcie. Teraz przechodzimy do zaaplikowania tary removera i oczywiście niektórzy by to zrobili następująco, że najpierw wysuszyliby lakier, następnie nałożyliby sobie ten preparat, ale znowu powtórzę. Lakier jest zabezpieczony powłoką ceramiczną, więc te zabrudzenia nie siedzą na nim, nie są wbite bardzo mocno, bardzo trwale. Tak naprawdę jak sobie spryskamy mokry lakier, już zobaczcie, już lakier się zrobił mocno hydrofobowy, że większość wilgoci jakby odseparowała się od tego lakieru i wystarczy ją tylko zetrzeć, więc preparat fajnie nam będzie działać na samym lakierze. Nie szkodzi, że jest mokry, tak jak mówię. Zresztą zaraz zobaczycie na mikrofibrze, bo tym właśnie będziemy sobie działać stary removerem. To jest preparat, który usuwa smołę. Usuwa on wszelkie właśnie zanieczyszczenia z drogi, asfalt i żywice. Natomiast jest on w stanie już troszeczkę nam zbierać właśnie tego osadu mineralnego, co zaraz mam nadzieję uda się pokazać. Ok, do tego sobie użyjemy po prostu mikrofibry. Tu mam przygotowaną mikrofibrę, ją sobie również troszeczkę spryskamy tary removerem, żeby jednak to rozcieńczenie wody, które mamy na lakierze, nam nie przeszkadzało. No i przechodzimy po prostu do przecierania. Zobaczcie, lakier się
daje wysuszyć już idealnie i wszelkie tutaj zanieczyszczenia, które możemy zaobserwować, po prostu ścieramy. Jak zobaczycie, jest tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać, dosyć sporo właśnie takiego osadu, który wyglądałby jak kamień. Już poprzez przecieranie przy użyciu tara troszeczkę to niwelujemy, także to jest już bardzo dobry objaw, bo tym samym właśnie będziemy wspomagać odzyskanie wszystkiego, co najlepsze z powłoki ceramicznej. Może się uda Wam pokazać, jak bardzo zabrudzi się nasza mikrofibra. Oczywiście nie stosujemy tutaj jakiejś nadmiernej siły. Po prostu przecieramy, zbieramy sobie cały ten brud, również całą tą wilgoć. Patrzymy na lakier i miejsca, które posiadają takie widoczne zabrudzenia, po prostu zbieramy troszeczkę intensywniej. Warto też zaznaczyć, że lakier 2 lata nie był myty praktycznie w ogóle. W sensie raz na jakiś czas był spłukany bezdotykowo, a tylko raz rok temu był przeprowadzany właśnie taki serwis jak teraz. Także całkiem nieźle jak na całkiem niezłe działanie jak na 2 lata. Bez profesjonalnego dbania o lakier. Oczywiście sam tar remover jest dosyć tłusty, więc będziemy musieli sobie go za chwilę zmyć z tego lakieru. Zobaczcie, ile tutaj, mam nadzieję, że to widać, ile tutaj jest właśnie takich osadów mineralnych, wapiennych, bądź nawet po chemii, nie wiadomo tak naprawdę jakiego pochodzenia są to kropeczki, ale one właśnie wpływają i sprawiają właśnie, że powłoka ceramiczna nie chce nam widocznie działać tak jak należy. Sama powłoka ceramiczna tak naprawdę jest ochroną UV, tak? Jest to właśnie powłoka, bariera przed promieniowaniem UV, czyli przed płowieniem lakieru, przed matowieniem, a nie tylko efekt wizualny w postaci ładnych kropelek. No ale mimo wszystko kropelki to jest coś, czego klienci oczekują, więc warto jest o nie dbać. Dlatego właśnie wykonujemy te serwisy. Ok, myślę, że to wystarczy. Teraz możecie sobie zobaczyć na mikrofibrę. Auto było czyste, a mimo wszystko troszeczkę tych zanieczyszczeń jeszcze udało się przy pomocy tara removera zebrać. Zobaczcie. Dosyć łatwo one schodzą w przypadku zabezpieczonych lakierów, więc nie trzeba jakiejś turbo ingerencji, nie trzeba robić glinkowania. Tak naprawdę te chemiczne oczyszczenie fajnie oczyszcza, fajnie sprawia, że powłoka wraca do normy. Następnym krokiem jest oczywiście spłukanie tego preparatu, co mamy na lakierze. Możemy oczywiście poczekać troszeczkę, aż on więcej zbierze. Natomiast w tym przypadku totalnie nie trzeba, dlatego że ja mogę sobie właśnie przejechać dłonią po lakierze i wyczuć, jaki jest on gładki. Wcześniej, jak jeszcze był zabrudzony, no to czułem aż tak naprawdę, aż była jedna wielka tarka. Więc w momencie, jak lakier jest gładki już w dotyku, śmiało możemy zakończyć proces usuwania smoły. Lakier już mamy troszeczkę spłukany. Wiadomo, gdzieniegdzie zostają nam takie tłuste smugi, ale tym się nie przejmujcie. Po prostu musimy je teraz usunąć przy pomocy gąbeczki bądź rękawicy. Natomiast najważniejszym krokiem i etapem oczyszczenia powłoki ceramicznej jest usunięcie właśnie tej takiej bariery mineralnej, bariery właśnie tego kamienia, tego osadu kamiennego, czy też wapiennego. Tutaj nam pomoże jak najbardziej Water Spot Remover. Tu akurat mamy Sonaxa z serii Profiline, więc jest to bardzo fajny preparat. Używamy go w następujący sposób, podobnie jak poprzednie preparaty. Spryskujemy sobie mokry lakier i on już wstępnie, nawet rzucony na taki mokry lakier, zaczyna nam oczyszczać właśnie tą powłokę, sprawiając, że zaczyna ona mocno odżywać. Tak naprawdę, jak sobie zrobicie nawet test zwykłego mycia bezdotykowego i spryskacie sobie lakier Water Spot Removerem, a w momencie, jeżeli lakier jest zabezpieczony powłoką ceramiczną, to zobaczycie, jaki efekt uzyskacie
nawet przy samym bezdotykowym użyciu tego preparatu. My nie będziemy robić tego bezdotykowo, bo tak jak przed chwilą wspominałem, działanie chemiczne to jest jedno, natomiast działanie mechaniczne zawsze to wspomaga, więc znowu użyjemy sobie drugiej gąbeczki i przegąbkujemy sobie całe panele, tak żeby troszeczkę jeszcze bardziej wspomóc działanie i wzruszyć cały ten osad. Widzieliście kropeczki, które, mam nadzieję, że widzieliście, że dało się to dostrzec w kamerze i w waszym monitorze. Te kropeczki, które były na tym lakierze. Zobaczycie teraz po całym tym procesie oczyszczania, jak one się będą zachowywały, czy jeszcze będą występować. Oczywiście warto jest uważać z czasem utrzymania tego Water Spot Removera na lakierze, dlatego że jest on w stanie nam usunąć powłokę ceramiczną z niego. Dlatego tutaj czas działania jest dosyć istotny i nakładanie Water Spot Removera na mokry lakier, tak jak to mogliście teraz przed chwilą zobaczyć, jest taką fajną metodą, żeby się przed tym zabezpieczyć. Dlatego że nam się troszeczkę ten preparat rozcieńcza i nie jest aż tak bardzo agresywny. Także tutaj sobie po prostu pracujemy dosyć szybko. Możecie zrobić oczywiście najpierw pół samochodu, później drugie pół, jeżeli pracujecie sami. Ale nic bardziej poważnego się nie powinno wydarzyć, jeżeli nałożycie to na mokry lakier i będziecie pracować tą samą metodą co ja. My tak wszystkie serwisy wykonujemy i uwierzcie mi, efekt zawsze jest naprawdę fajny. Co mam nadzieję zobaczycie za chwilę na przybitkach. Nasz Water Spot Remover został spłukany z auta. Zobaczcie, jaki efekt już udało się uzyskać poprzez samo oczyszczenie. Zobaczcie, tafla wody mimo wszystko szybko znika. Lakier posiada hydrofobowość oraz hydrofilowość, czyli właśnie taflowanie, zrzut tej wody taki dosyć szybki. Już samo suszenie tego lakieru będzie dosyć proste. Oczywiście nie jest to efekt spektakularny, jak mogliśmy zobaczyć na panelach z boku, dlatego ważne jest przy serwisie, żeby zaaplikować dedykowany top coat. Jeszcze sobie spłuczę dokładnie pozostałe partie, żeby na pewno całą chemię z lakieru zmyć. Także możecie zobaczyć, ten efekt zrzutu wody nie jest spektakularny, ale jest to normalne. Niestety, żeby powłoka miała świetną hydrofobowość, należy nałożyć na niego top coat, co będę wykonywać w tej chwili. I podobnie jak z pozostałymi preparatami, nałożymy go na mokry lakier, tym bardziej, że jak damy jeszcze kilka sekund czasu, to ten lakier praktycznie będzie suchy, dlatego że cała tafla nam spływa z lakieru. Używamy do tego środka na przykład typu CarPro Reload. Jest to tak dosyć mocno skoncentrowany top coat, że śmiało można go zaaplikować na mokry lakier. Ja to robię w ten sposób, że spryskuję sobie cały samochód, a następnie będziemy go docierać mikrofibrą i mamy święty spokój na kolejne pół roku albo rok, w zależności od przebiegu, jaki się wykonuje. Także zobaczcie, ja teraz przejadę sobie mikrofibrą i lakier praktycznie jest idealny. Jest on suchy, jest on gładki, jest on czysty, jest on zabezpieczony, nie ma żadnego kamienia na nim. Zobaczcie, nawet szyby tutaj, jak wycieram, są totalnie bez kamienia. Już takie odkamienianie, jak widzieliście, na mokro zdało bardzo fajny rezultat. Oczywiście robione regularnie, tak? Zobaczcie, suszenie takiego auta małą ściereczką mikrofibrową zdaje super egzamin. Chodźcie zobaczyć maskę, jak zachowa się z tymi kropeczkami, z tymi water spotami, które były. Troszeczkę widać, że tego jeszcze zostało, ale jest już dużo lepiej. Lakier zachowuje się zupełnie inaczej. Mimo wszystko water spoty są najbardziej upierdliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie samochodu w czystości, w ładnym wyglądzie, w działaniu właśnie powłoki ceramicznej, więc o tyle ważne jest właśnie robienie tych serwisów regularnie, żeby po prostu water spoty nie powstawały. Także możecie sobie zobaczyć łatwość docierania tego preparatu. I oczywiście jego działanie będzie bardzo dobre. Mogliście je, mimo że na mokry lakier, tak? Mogliście je zaobserwować przed chwilą, jak wam pokazywałem na wstępie filmu, właśnie na mokrym lakierze. Także
Nie musicie się obawiać, że nakładając to na mokry lakier osłabimy działanie tego preparatu, bo on jest tak mocno skoncentrowany, że spokojnie sobie poradzi nawet w tym drobnym rozcieńczeniu, jakie tutaj występuje. Także ja przechodzę jeszcze raz, dokończę sobie docieranie naszego top coatu i za chwilę zobaczycie efekt końcowy i zakończenie filmu. Serwis powłoki ceramicznej mamy zakończony. Ja z góry przepraszam, że jeżeli pomyliłem się w materiałach bądź powiedziałem coś nieskładnie, ciężko jest i mimo wszystko pracować, myśleć o tym, co się chce powiedzieć i to mówić, więc mam nadzieję, że było to wszystko w miarę zrozumiałe. Lakier znowu wrócił do swojej pierwotnej formy, czyli jest gładki, jest śliski, jest zabezpieczony. Ta śliskość i tak była wysoka przed top coatem, ale top coat zawsze nam zwiększa troszeczkę ten połysk, tą śliskość. Najgorzej tak naprawdę działał właśnie osad mineralny, czyli właśnie te water spoty. Jest cienka granica między usunięciem water spotów a usunięciem powłoki ceramicznej, więc tutaj jest dosyć istotną rolą częste mycie auta ręcznie, po prostu. Dlatego, że samo mycie z szamponem przy użyciu rękawicy zbiera nam cały ten osad, oczywiście regularne. No ten samochód niestety nie był myty ręcznie, był zrobiony tylko jeden serwis w przeciągu tych 2 lat od nałożenia powłoki, więc jak na ten czas całkiem nieźle i tak się trzyma ta powłoka ceramiczna. Chciałbym Wam zaprezentować jeszcze efekt hydrofobowy po nałożeniu tego top coatu, żebyście się nie martwili, że nakładając go na mokry lakier nie będzie on skuteczny. Tak jak mówię, koncentracja akurat tego reloada jest bardzo wysoka, więc nie musicie się o to martwić, także pokażę Wam jeszcze raz. Zobaczcie, nawet na plastikach ta woda zjeżdża nam bez problemu, drzwi są super hydrofobowe. No, takiego efektu samym reloadem nie osiągniecie, to jest tylko i wyłącznie wzmocnienie powłoki ceramicznej przez top coat, także tym materiałem jeszcze raz dziękuję za oglądanie, żegnam się z Wami, zapraszam do subskrypcji kanału, pamiętajcie, algorytmy YouTube'a nie pozwalają nam się rozwijać, dlatego cała siła i cała moc leży w Waszych rękach. Jeżeli Wy odpowiednio zbustujecie film lajkami, łapkami w górę, udostępnieniami, no to nasz kanał może na tyle urosnąć, że tych filmów na pewno zrobimy dla Was więcej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.